Woźniak, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Rada Ministrów we wrześniu 2007 roku przyjęła program budowy dróg na lata 2008-2012. W tym programie budowa trasy 17 z Warszawy przez Garwolin, Lublin do granicy państwa w Chrebennem uznana została za priorytetową i przewidziana do realizacji między innymi ze względów strategicznych na połączenie ze współgospodarzem Euro 2012 Ukrainą. Jest to ważny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców nie tylko powiatu garwolińskiego, powiatów sąsiednich, ale również główna droga łącząca stolicę Polski z Ukrainą pod względem wymiany handlowej i turystycznej. Niestety pomimo wieloletnich starań samorządów i mieszkańców powiatu garwolińskiego modernizacja drogi E17 nie rozpoczęła się, a nawet nie ma na chwilę obecną dokumentacji projektowej. Mam pytanie, czy w latach 2012-2014 widzi pan minister możliwość zabezpieczenia środków finansowych na modernizację tej drogi? I chcę powiedzieć, że dzięki wcześniejszym staraniom udało się wykonać w 2007 roku 12-kilometrową obwodnicę Garwolina, która ułatwiła przejazd przez miasto. Zdając sobie sprawę z trudności budżetu państwa, chciałem wspólnie z grupą posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyć poprawkę do budżetu dotyczącą modernizacji nie całej drogi E17, ale na początek rozpoczęcie przygotowań do budowy obwodnicy miejscowości Kobiel, która jest wąskim gardłem na chwilę obecną na drodze E17. I panie marszałku, jeszcze jest pytanie. Mam prośbę do pana ministra o zabezpieczenie tych środków finansowych w budżecie 2012 roku i czy widzi pan minister taką możliwość, aby również zabezpieczyć środki finansowe na prace projektowe przy drodze E17. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Dziękuję. Pytanie zadawać.